Wysoka Izbo, panie premierze, puste słowa. Zamiast konkretnych propozycji, niestety kolejny festiwal ogólników. Tak, rzeczywiście, pan może być ekspertem, jeśli chodzi o mówienie o ukrywaniu majątku i rajach podatkowych. Nie trzeba raju podatkowego, wystarczy przepisać majątek na żonę, prawda? Szanowni państwo, trzeba jasno, czytelnie powiedzieć. Nie macie propozycji, a niestety nie skorzystaliście z dobrych propozycji polskiego Senatu. Nie skorzystaliście z dobrych propozycji opozycji. Tutaj w tym Sejmie odrzuciliście każdą poprawkę. Przecież gdzie byliście, kiedy proponowaliśmy, żeby każda firma, bez względu na to, ile zatrudnia osób, otrzymała pomoc od państwa? Głosowaliście przeciw. Gdzie byliście, kiedy proponowaliśmy 20 miliardów na służbę zdrowia? Głosowaliście przeciw. Gdzie byliście, kiedy upominaliśmy się o opiekunów osób niepełnosprawnych? Te dzieciaki nie mogą chodzić do szkoły, bo szkoły są zamknięte. Chcieliśmy, by objąć je pomocą. Jak głosowaliście? Przeciw. I dzisiaj mówicie o porozumieniu? Tak, jesteśmy do tego gotowi. Każdego dnia przychodzimy tutaj do Sejmu z propozycjami. Leżą ustawy senackie, leżą projekty Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Obywatelskiej. Ale wy zamiast rozmawiać o tych propozycjach, chcecie zmieniać kodeks wyborczy. Przecież za dwie godziny, a za godzinę, będziecie proponować wprowadzanie głosowania korespondencyjnego. Zamiast rozmawiać o propozycjach dla Polaków. Panie premierze, ja w czasie pana wystąpienia otrzymałem kilkadziesiąt wiadomości. Ludzie proszą o konkrety. Płacząca matka, trzylatka i jedenastolatka, mówi o tym, że pracuje w hotelu. Nie może iść do pracy, bo zamknęliście je z dnia na dzień. Jakie są propozycje? Żadne. Panie premierze, to jest tragedia ludzka, a wy śmiecie mówić o tym, jak ograniczać prawa obywatelskie i będziecie proponować, żeby poczta czytała nam korespondencję. To jest wasza propozycja na kryzys. To jest rzecz niebywała.